Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje, komentarze, zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania i udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Rybczyński, Robert Dzięba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Wyjęci spod prawa. Robert Dzięba i Piotr Rybczyński. Jak Państwo widzicie, ci, którzy oglądają nas na portalu miastokołobrzeg.pl, znajdujemy się na wyspie, na rzece Parsencie, niedaleko Wyspy Solnej. Jest to ulubione ostatnie miejsce również polityków, którzy postanowili tutaj się trochę odgrzać w blasku tej wyspy. A mówiąc w skrócie, polityka osiągnęła dno, ponieważ dno Parsenty stało się przedmiotem sporu politycznego. Otóż w czwartek starosta Tomasz Tamborski demonstracyjnie zasadził tą tuję, którą nazwaliśmy Tomek. Tuja ma się dobrze przynajmniej Tomi, przez... Tomi. Tomi, która ma, tuja ma się dobrze przynajmniej przez te trzy dni, które już tutaj istnieje. Jest ładnie podlana, jest zielona, zobaczymy jaki dalej będzie jej los, aczkolwiek została posadzona nielegalnie, ponieważ starosta nie miał zezwolenia. I pewnie dostanie pan starosta mandat. Na dokonywanie nasadzeń w tym miejscu. Problem jest szerszy jednak, polega na tym, że Wody Polskie, a więc spółka zajmująca się hydrologią na terenach zalewowych i wodnych akwenach należących do państwa, no od dwóch lat nie robi nic, aby tej wyspy się pozbyć. Nie jest to tylko kwestia estetyczna, ponieważ tutaj mamy zaraz kanał Ulgi, który ma odprowadzić nadmiar wody deszczowej, szczególnie w czasie powodzi, czego byliśmy świadkami ostatnio, do czego też przejdziemy. I to po prostu nie zadziała, jeżeli opad będzie bardzo duży, intensywny, po prostu zaleje nam miasto. A koszty na pewno pogłębienia, udrożnienia tej wyspy i tego kanału Ulgi są o wiele mniejsze niż koszty sprzątania, osuszania zalanego miasta. To zaraz powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. My pierwszą audycję Wyjęci spod prawa zrealizowaliśmy właśnie w tym miejscu, wskazując na problem. To już było kilka tygodni temu. No właśnie mam takie déjà vu, albo déjà vu. Właśnie. I teraz wiemy, że pani prezydent na przykład z Wodami Polskimi koresponduje i niewiele z tego wynika. Pan starosta próbował się dogadać z Pawłem Wileckim, który jest tutaj kierownikiem. Pan Paweł Wilecki był radnym Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu, jak tłumaczył Tomasz Tamborski, świetnie się znają. No ale pojawił się dziennikarz Radia Koszalin, Jarosław Banaś, który zarzucił staroście, że nie napisał żadnego listu. No, moje pytanie brzmi, gdzie są ci wszyscy, którzy w Wodach Polskich pracują, że nie widzą tego problemu? Gdzie jest pan Paweł Wilecki, który jeżeli jest kierownikiem, nie widzi tego problemu? Skoro wszyscy ten problem znamy i zwracamy na niego uwagę od kilkunastu lat. Jak zauważyli nasi czytelnicy, słuchacze, problem powstał z tego tytułu, że tutaj wpadło kilka worków, którymi umacniano most na Parsencie, zabezpieczano most na Parsencie podczas remontowania murów oporowych. Skądinąd inwestycje te realizowała Platforma Obywatelska. Nadzorował wówczas Tomasz Płowęs z Zarządu Melioracji w Szczecinie. Dzisiaj Tomasz Płowęs chyba jest świadkiem koronnym w związku z aferą melioracyjną. Tak więc mamy, że tak powiem, jeszcze kolejne déjà vu sięgające roku 2010-2011. A przepraszam, że ci przerwę. Te worki możemy obserwować koło hydroforni. Tak, są te worki. Niski stan wody. I oczywiście rozpoczęła się pyskówka niepotrzebna w ogóle na tej konferencji prasowej starosty, bo starosta ma rację i ten problem trzeba jakoś rozwiązać, zwłaszcza, że w tej chwili woda z Parsenty nie płynie do kanału drzewnego. Tutaj mamy jedynie kanał Ulgi. Jeżeli jest wysoki stan rzeki, to wtedy ten kanał jest zasilany. My się kanałem drzewnym osobno zajmiemy. A ja mam takie pytanie, Robert, do ciebie. Czy ty rozumiesz obecność dyrektora tutaj podczas tej konferencji? Bo przyszedł, obserwował, ale no nie chciał udzielić głosu. Jak się do niego podeszło z mikrofonem czy z jakimś urządzeniem nagrywającym typu kamera, smartfon, to zaczyna uciekać. To tak jakby gniazdo założył na tej wyspie. Uciekał? I go chciał bronić. Uciekał. Uciekał, zwiewał, tak? A zwiewał. No, my szliśmy na jedną stronę, on do niego, on uciekał na drugą. Szliśmy tam, on dalej uciekł, a starosta cały czas na bieżąco starał się odnosić. Ja nie wiem, czy to jest dyrektor, czy kierownik. No mniejsza o to. A co to za różnica? W każdym razie opłacany za publiczne pieniądze. Nie ma po pierwsze co uciekać, ale po drugie, my napiszemy list do Wód Polskich, więc zacznijmy. Drogie Wody Polskie. Drogie. Drogie? Drogie. No inwestycja jest bardzo droga i Wody Polskie też pochłaniają bardzo dużą część budżetu. Zróbcie coś z wyspą na Parsencie. Coś z wyspą na Parsencie. Zatopcie ją pod wodą. Tak. Wystarczy po prostu posprzątać.
jeżeli teren... A, dostaliśmy odpowiedź od Wód Polskich, która niewiele wnosi do tego, poza tym, że tutaj gdzieś kaczki łażą, mewy łażą. W takim razie powrzucajmy jeszcze kilka worków i w ogóle o tam już się robi kolejna wyspa. Generalnie, jeżeli ja dobrze zrozumiałem te intencje dotyczące tej odpowiedzi Wód Polskich, to tam był poruszony wątek tego, że jest to obszar Natura 2000, a w zakresie kompetencji Wód Polskich nie leży wyciąganie z dna, czy też przemieszczanie kamieni, czy żwiru. Ja w ogóle czytałem sobie nawet dzisiaj rano tą odpowiedź po raz drugi, bo niewiele z niej zrozumiałem. Taka biegunka słowna trochę. Biegunka słowna. Proszę Państwa, co my teraz robimy? Zawijamy nasz list, już napisaliśmy, wrzucamy do butelki. Butelka jest szklana, jest ekologiczna bardziej niż plastikowa. Tak, jest ekologiczna i miejmy nadzieję, że pan Paweł Wileski nasz list znajdzie. O! Dobrze, że w kamerę nie trafiłeś, bo by było po programie. I proszę Państwa, wysłaliśmy list do Wód Polskich. Miejmy nadzieję, że dojdzie i pan Paweł Wileski ten problem rozwiąże, bo od tego jest. Dobrze. No bo inaczej jak korespondować z Wodami Polskimi, skoro korespondencja telefoniczna starosty nic nie daje, korespondencja klasyczna, papierowa, prowadzona przez magistrat nic nie daje, może butelkowa poczta w jakiś sposób nam tutaj zadziała i pomoże rozwiązać ten problem, na który po raz kolejny zwracamy uwagę, ponieważ może dojść naprawdę do katastrofy. Ta katastrofa jest pewna, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ona nastąpi. Pamiętajmy jeszcze o zmianach klimatycznych, które cały czas zachodzą. No i tym zakończmy temat Wód Polskich i wyspy na Parsencie. Kaszka do butelki tam podpłynęła. No właśnie, ta butelka zaraz wyląduje na brzegu, proszę Państwa, więc proszę się nie martwić. Postaramy się, że ten list z butelką dotarł do Wód Polskich na pamiątkę. Odnotowujemy, że pani prezydent miasta chce połączyć promocję z kulturą. Temat w ogóle arcyciekawy ze względu na to, że do tej pory wydawało się, że promocji kultury połączyć się nie da, ale taki faktycznie pomysł jest. Najpierw zlikwidowano CEPiT w Kołobrzegu po to, żeby przenieść promocję do biura prezydenta. Chodziło o to, żeby mieć wpływ na to, jak ta promocja wygląda i bezpośrednio wpływ na wydawane pieniądze. Jak widać, skoro to ma trafić znowu do jednostki budżetowej, to pani prezydent nie chce chyba mieć wpływu. Nieoficjalnie mówi się, że mieszkaniec Rafał miałby mieć na duży wpływ na promocję. Ja słyszałem o tym, że z tylnego siedzenia ma tam zarządzać tym generalnie. Oczywiście to jest nieprawda. Magistrat tego nie potwierdzi, ale w każdej nieprawdzie jest ziarno prawdy. I wydaje się, że ja zawsze sobie zastanawiam się nad tym, po co niektóre rzeczy robić. Komplikować. Tak? Po co komplikować, tak? Działało to pod magistratem. Argumentacja przedstawiona przez magistrat była oto taka, że jest tam jedna osoba oddelegowana do tego, inne osoby tylko pomagają i dlatego trzeba to przenieść. Ale do tej pory to działało. Do tej pory to działało. Co takiego się stało? Po co zmieniać coś, co działa? Jeżeli jedna osoba sobie z tym nie działała, może dotrudnić tam kogoś, prawda? Może zwiększyć zatrudnienie, może przekazać część kompetencji. Ale właściwe, a niekoniecznie tylko tych, którzy noszą listy albo nalewają wodę. Tam ma być sześć nowych osób. To będzie znowu tworzona instytucja, a tworzy się takie instytucje w bólach. A mówi się nieoficjalnie, że tam mają pracować niektórzy dziennikarze. O, ja nie słyszałem, tak? No, a ja słyszałem, dotarło tak do mnie. Może aplikację złożymy? Nie wiem, ja się chyba nie nadaję, mam za niskie kwalifikacje. Ja mam... Do promocji. Mam zbyt wysokie morale. Więc proszę Państwa, czysta abstrakcja, aczkolwiek zobaczymy, bo może jakiś sens w tym jest. Zobaczymy, poczekamy, tak, ale na razie ta kultura i kultura fizyczna to jest taki konglomerat, który być może jest niepołączalny, podaje nam może się przykłady. Może niedługo z Mosirem to połączą. Słucham? Może z Mosirem to niedługo jeszcze połączą. Nie, no oczywiście, zarządem melioracji, o którym wspominaliśmy gdzieś tam. Proszę Państwa, odnotowujemy kronikarsko, że ma powstać niedługo 300 mieszkań. Została zwana konferencja prasowa, na której prezydent Anna Mieczkowska razem z Robertem Cieciorą, prezesem KTBS-u, mówiła o rozbudowie Witkowic. Mają tam powstawać budynki, miks mieszkań komunalnych i socjalnych. Oraz mieszkania pod wynajem. Dokładnie. Tak więc znowu będziemy budowali dla Kołobrzeżan. I z kronikarskiej również rzetelności... Ale poczekaj, może się zatrzymamy chwilę. Bodaj 15, jakie jesteśmy przy mieszkaniach komunalnych, bodaj 15 jest wniosków o uchylenie tego najmu, ponieważ 15 osób, 15 rodzin w sposób niezgodny z prawem te mieszkania zajmowały, czyli albo miały kryteria wyższe dochodowe, albo miały tytuł własnościowy czy jakikolwiek inny tytuł do innego lokalu mieszkalnego. Pytanie jest takie, czy sprawdzono wszystkie mieszkania komunalne, które znajdują się w gestii miasta, ponieważ być może to wierzchołek Góry Lodowej. O tym pierwszym ta sprawa ujrzała światło dzienne tylko dlatego, że Krzysztof Plewko zajął się
pierwszym przypadkiem. Dopiero na skutek jego interwencji, jego nagłośnienia tej sprawy, bulwersującej sprawy, prawda, bo wszyscy na te mieszkania komunalne w jakiś sposób się zrzucamy z naszych podatków, dopiero po interwencji radnego Krzysztofa Plewki miasto doszło do tego, że należy sprawdzać i weryfikować te wnioski, czy już przydzielone mieszkania. No zgadza się. Jest to na pewno, proszę Państwa, pewnego rodzaju ciekawostka. Zobaczymy też, jak ta sprawa, że tak powiem, się zakończy, bo to jest ciekawe, czy Urząd Miasta będzie w tym faktycznie skuteczny, czego my byśmy oczekiwali, bo jednak no, te mieszkania są na pewno tańsze, a na pewno jest to jakaś korzyść, którą ludzie odnoszą. Oczywiście trzeba ludziom pomagać, ale też dobrze by było, gdybyśmy robili te rzeczy uczciwie. Kolejka cały czas niemalej jest około 400, chyba 400 rodzin na tej liście i mimo, że oddawano sukcesywnie te mieszkania też przy ulicy Rybackiej, część mieszkań wraca, gdzie użytkowanie zostało zakończone, wraca do tego areału tych mieszkań komunalnych. Co jeszcze warto w tym temacie odnotować, to że mieszkania, które znajdują się przy ulicy Artyleryjskiej, te mieszkania tam, lokale socjalne, one będą tam funkcjonowały dalej bez zmian. Jasne. To kończymy część pierwszą. Kończymy. Część pierwszą. Wyjęci spod prawa Robert Dzięba i Piotr Rybczyński prosto z wyspy niesolnej, ale wyspie, która znajduje się na... przy wyspie Wielkanocnej. Ale głupio powiedzieć, że wyspa znajduje się na wyspie, bo to tak jakby jezioro miało się składać z samej wody, ale to jest kwestia semantyczna i logiczna. W każdym razie jesteśmy na wyspie, na rzece Parsencie, której być nie powinno. Teraz przejdziemy do tematu, który no, też jest dosyć interesujący. Lewandowski. Ty wyobrażasz sobie Lewandowski. Lewandowski, szefem Kołobrzeskich razem po... Ale nie ten Lewandowski. Znaczy nie Robert, tylko Piotr. Piotr Lewandowski. Tak. Piotr Lewandowski, szefem Kołobrzeskich razem po z abdykacji Dariusza Zawadzkiego, który złożył rezygnację 2 tygodnie temu, prawda, w proteście przeciwko działaniom prezydent Anny Mieszkowskiej, z którymi się nie godził. Piotr Lewandowski właśnie został szefem Kołobrzeskich razem, a jego zastępcą został Bogdan Błaszczyk. I pytanie o to jest takie, bo wcześniej w kuluarach się mówiło o zmianach, które mają dotyczyć Rady Miasta, Prezydium Rady Miasta, gdzie przewodniczącym jest Jacek Woźniak, jego zastępcą Krzysztof Plewko. Mówi się o tych dwóch nazwiskach na liście kandydatów, że one miałyby być w prezydium. Czyli pytanie, czy te władze Kołobrzeskich razem nie stanowią odzwierciedlenia przyszłego prezydium Rady Miasta? No to się właśnie okaże, tak? Trochę śmiesznie to wygląda. Z drugiej strony, jak już powiedziałeś o Jacku Woźniaku, to powiedzmy sobie o pewnej wesołej historii, bo to od Lewandowskiego tylko kronikarsko odnotowujemy. Ale powiedzmy sobie o ciekawszej historii, dlatego że się okazuje, że miała być 4. sesja. Miała być, ale jak się przekonaliśmy, jej po pierwsze nie będzie, a po drugie to były terminy orientacyjne, które gdzieś tam sobie radni ustalali. I sesja będzie 10. Będzie, o ile się odbędzie 10. Ale co to znaczy orientacyjny termin? Znaczy taką tezę wysnuł Jacek Woźniak, a cała historia rozpoczęła się na śniadaniu dziennikarskim w poniedziałek u pani prezydent Anny Mieczkowskiej. I zabawna kwestia na pewno dla niektórych, przynajmniej ze strony dziennikarzy, była taka, że oto twój kolega redakcyjny Artur Sempruch, po tym jak nie mogliśmy się dowiedzieć, kiedy będzie sesja, bo pani prezydent powiedziała, że nie wiadomo, ale 4. nie będzie, bo nie wpłynęły projekty uchwał, nie ma odpowiedniej właśnie... nie może być po prostu ze względów proceduralnych już ta sesja 4, to Artur Sempruch wysłał SMS-a do przewodniczącego Rady Miasta Jacka Woźniaka, kiedy będzie sesja. Jacek Woźniak odpisał, że 10, o czym Artur Sempruch poinformował prezydent Mieczkowską. Ja rozumiem w tym momencie konsternację pani prezydent, że od dziennikarza dowiaduje się, kiedy będzie sesja. Ale to zatrzymajmy się, ale moment. Ale to znaczy, że świetnie dziennikarze są poinformowani. To po pierwsze, ale jest inny problem. Dlaczego pani Mieczkowska nie zadzwoniła do przewodniczącego? A dlaczego przewodniczący nie zadzwonił do... Też. Jest problem na linii prezydent, przewodniczący Rady Miasta, tak? Ja powiedziałem o tym w audycji, wystarczyły 3 słowa. Jacek Woźniak wysyła, pisze w Messengerze, sesja 10 września i jest koniec, no. Prosty, zwięzły, czytelny komunikat. A ja to sprawdziłem i to ciekawostką jest to, że tego dnia, kiedy odbywało się śniadanie pani prezydent, to Jacek Woźniak właśnie podejmował decyzję, że dojdzie 10 i wysłał zawiadomienia. Na pewno nie jest to dobre z perspektywy... Znaczy to nie jest dobre, gdy prezydent nie potrafi się dogadać z przewodniczącym i przewodniczący z prezydentem. Być może zmieńmy jedno i drugie, będzie z głowy.
No, to ale w Kołbrzegu dojdzie do zmiany jednego. To drugie będzie bardzo szybko zmienione, ponieważ dni Jacka Woźniaka na tym stanowisku są policzone. I tak przetrwał wakacje, a wakacje przetrwał dlatego, że nie było sesji i nie chciano, też podejrzewam, od strony socjotechnicznej, nie chciano rozchodzić się na wakacje właśnie z wymianą całego prezydium, z wymianą szefów Komisji Rady Miasta. Poczekano z tym do września, co się odwlecze, to nie uciecze. Także prawdopodobnie na tej sesji 10 września Jacek Woźniak zostanie odwołany ze swojej funkcji, a i tak by sam się odwołał, z tym, że wskazując jako swojego następcę Macieja Bejnarowicza, ponieważ zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami to przewodniczenie Radzie Miasta miało być rotacyjne. No i cóż, no i Bejnarowicz przewodniczącym nie zostanie. Proszę Państwa, a propos, bo to mamy taki również, że tak powiem, wstęp do kampanii wyborczej, bo zaczyna się w Kołobrzegu politycznie robić gorąco, ale mieliśmy ostatnio przetasowanie, bo się okazuje, że najlepszy kandydat, który tu Kołobrzeg będzie wspierał w ogóle, Sławomir Nitras, z Kołobrzegu nie startuje, Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska przenoszą go na listę do Szczecina, gdzie tam ma walczyć o mandaty, bo się okazuje, że wcale nie jest tak wesoło. Że tak to ujmę, przesunięcie członka z ramienia na czoło. No. No, to po prostu zgodnie z nomenklaturą partyjną. A dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że z własnego komitetu w Koszalinie startuje Stanisław Gawłowski na senatora. W konsekwencji czego już szans na tego senatora nie ma, znaczy na pewno, bo to gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tej PiS. W związku z tym obecny senator Ziętarski będzie jedynką i zastąpi Sławomira Nitrasa na liście, będzie jedynką Koalicji Obywatelskiej w naszym okręgu. No i tak to będzie. Pytanie, no czy na miesiąc praktycznie przed wyborami dokonywanie takich roszad jest w jakikolwiek sposób uzasadnione i wskazane. To ale oznacza... takich roszad dokonywał PiS, tak? Tutaj czytaj Henryk Carewicz i Czesław Hoc. Teraz dokonuje ich Koalicja Obywatelska. No, widać, o co chodzi tym ugrupowaniom. Po prostu o jak największą liczbę mandatów, bo to będzie się rozbijała większość w parlamencie. A gdzie są w tym wszystkim wyborcy? No, to nie musimy pomińmy to milczenie. Kolejny temat, który sobie wzięliśmy, proszę Państwa, to zalany. Zalany jak Kołobrzeg. No, chciałem powiedzieć zalany Kołobrzeg, tak. I to jest w ogóle ciekawostka, bo nasi czytelnicy i słuchacze wskazują na problem, że za każdym razem, gdy przychodzi jakaś większa ulewa, to Kołobrzeg zalewa. Mówiąc krótko, nasza kanalizacja deszczowa jest niewydolna. To znaczy, z jednej strony tak, aczkolwiek z drugiej, ja nie będę tutaj rozgraniczał służb odpowiedzialnych za to. Pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z oberwaniem chmury. Liczba wody, która spadła na metr kwadratowy, była porażająca. O tym, że studzienki są drożne, to można było się przekonać po tym, że po 2 godzinach z tych ulic, które były zalane, tam gdzie prędkość można było, powinno się mierzyć w węzłach, a nie w kilometrach, bo ulice były zalane po kolana praktycznie na odcinkach kilkudziesięciometrowych, to ta woda po 2 godzinach opadła. Aczkolwiek sama wydolność, tak jak powiedziałeś, przepustowość już w założeniu technicznym tych studzienek jest niewystarczająca. Tylko pytanie, czy jeżeli mamy raz na 2-3 lata potężną burzę, to mamy przebudowywać cały system? Ale te burze nie są raz na 3 lata, one są co roku. Ale takie... Co roku dwie. Tak, co roku dwie. No, w ubiegłym... Fanem tych wszystkich rzeczy jest Artur Sempruch. Musiałbyś go zapytać, bo on regularnie w tych wszystkich akcjach uczestniczy i je relacjonuje. I co roku jest jedno takie zdarzenie. Ale patrząc na szkody, straty i zalewanie miasta, coś z tym fantem trzeba wreszcie zrobić. No ale zmienia się też, pamiętajmy o tym, zmienia się klimat i też nawet dokonując tutaj rozmaitych hydrologicznych inwestycji... Piotr, stawiam talary przeciw orzechom na to, że w tym roku jeszcze taka ulewa będzie. Musimy... Mówisz jak Zawadzki. Zawadzki mówi, zawsze stawiam talary przeciwko orzechom. To jest wcale niezłe. Muszę się tego nauczyć. Dobra, i problem polega na tym, że musimy brać pod uwagę te zmiany klimatyczne, które nadchodzą. Pamiętajmy, że w takich obszarach, które pustynieją, stepowieją, robi się po prostu kanały burzowe, którymi duża ilość wody zostaje nagle odprowadzona w bezpieczne miejsce. Tutaj to by było do morza na przykład, tak? I być może nas to w przyszłości czeka. Pomimo tego, że mamy bardzo niski stan wód gruntowych, te powodzie błyskawiczne spowodowane nagłymi ulewami są bardzo niebezpieczne. Nie tylko w rejonach górskich. Wróćmy do tematów kołobrzeskich. Podwyżki, proszę Państwa. Podwyżki, o które walczą związkowcy. Temat ciekawy ze względu na to, że obiecywała to w kampanii wyborczej Anna Mieczkowska. 4 spółki walczą w tej chwili o to. W 3 już jakoś tam w miarę się to ustanowiło. Natomiast została jeszcze Zieleń Miejska.
gdzie te rozmowy nic nie przyniosły. De facto rzecz biorąc, związkowcy musieli się oblizać smakiem, zwłaszcza, że ich koledzy już tam te podwyżki, że tak powiem, mają, czy się z nimi witają, no i oflagowali się, jeżdżą oflagowanymi pojazdami. No tak wygląda sytuacja w Zieleni. Zieleń Miejska jest największą spółką. Pracuje tam kilkaset tak naprawdę osób i wydaje się, że tutaj będzie największy problem z prowadzeniem tych podwyżek, ale czas jest bardzo dobry, ponieważ jest to czas kampanii i tego typu roszczenia społeczne, oddolne zyskują często posłuch u władzy, ponieważ władza jest postawiona pod ścianą. I wydaje się, że słusznie robią, jeżeli uważają, że zarabiają zbyt Z drugiej mało. Strony podwyżek nie było, rosną aspiracje nas wszystkich, jest 500+, koryto+, i tak dalej, więc ludzie też mają prawo zarabiać więcej. Kibicujemy związkowcom, żeby walczyli o swoje. I ostatni temat, jeżeli mogę go zapowiedzieć, proszę Państwa, bo my tutaj mamy świetny widok na rurki ze stali, zwane ławicą. Miał być to hit, rzeźba wspaniała, ludzie się tu mieli fotografować, proszę Państwa. Konia z rzędem temu, kto widzi to, że tu przychodzą wycieczki i patrzą sobie na te rybki. Każdy miał się z zadumą pochylać, patrzeć, jak pięknie one błyszczą w blaskach zachodzącego słońca, wydając przy tym szeleszczące dźwięki na bryzie. Tam psy się zatrzymują tylko, ale nie powiem w jakim celu. Niestety, ja nie widziałem tutaj tłów, a często podjeżdżam, aczkolwiek muszę też odnotować, że zostały rybki przemontowane i nie spadają. Ale chcieliśmy mówić o Marianach, dlatego że dzięki Cezaremu Kalinowskiemu, który był również w zespole do spraw upiększania miasta czy tam rzeźb, mamy Mariany. Mariany, które realizuje, który wymyślił... Dariusz Jakubowski. Dariusz Jakubowski, właśnie, leciało mi z głowy. Dariusz Jakubowski, fantastyczne Mariany, czyli mewy srebrzyste, wcielające się w różne postaci. No i okazuje się, że miasto podchwyciło ten pomysł, bo go wypromowali dziennikarze. Słuszna uwaga, będziemy mieli swoje krasnale w postaci Marianów. I 3 czy 4? Teraz będą chyba 3, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to dopiero początek drogi i potem będzie, ja jestem przekonany na 100%, że jeżeli Romuald Wiśniewski odleje je tak jak była ta wizualizacja, tak jak są odlane z wosku, jeżeli one będą odlane z jakiegoś stopu, będą fajnie umiejscowione, bardzo dobrze, mocno na tych reprezentacyjnych punktach miasta. Wiemy, że jeden będzie przy fontannie na ulicy Sikorskiego, drugi Marian będzie przy Kołobrzeskim ratuszu. To będzie fantastyczna sprawa, ponieważ trudno o bardziej adekwatny, bardziej wyrazisty symbol Kołobrzegu niż mewy, które nawet tutaj chodzą 2 metry przed kamerą, są wszędobelskie, czy się to komuś podoba, czy nie. Towarzyszą nam, mieszkańcom Kołobrzegu, towarzyszą turystom, czy chcemy tego, czy nie, są naszym symbolem i trzeba się pośpieszyć, ponieważ już to zostało chyba opatentowane, prawda? Po to, aby nikt nie podchwycił tego pomysłu, bo on jest moim zdaniem fenomenalny. Jeżeli kilkadziesiąt takich ptaków będzie w różnych terenach miasta, we Wrocławiu jest tak, że te krasnale budują sobie, oczywiście za zgodą licencją, osoby, która ma licencję i wyłączność, budują sobie przy swoich obiektach handlowych na przykład, na swój koszt. Jest to fajny motyw do prowadzenia gier na przykład miejskich, znajdź na przykład w dzielnicy uzdrowiskowej 5 Marianów, z których, nie wiem, każdy coś trzyma, tak? Bo to, tak. To te mewy... To proponujemy oczywiście... jeszcze Darkowi Jakubowskiemu zrobienie reporterskiej mewy, takiej radiowej. Może być. Przed redakcją Radia Kołobrzeg, czy też przed miasta Kołobrzeg. Można taką mewę by było posadować. A ja w ogóle uważam, i to jest taka rzecz, może, nie wiem, Robert Gauer będzie nas słuchał, że można by było pokusić się o nagrodę Mariana i właśnie taką mewę wręczać. Myślę, że dobrze by... Wyobraź sobie statuetkę, by fajnie wyglądała. Szlachetnie zastąpiłaby zdezawuowaną kompletnie nagrodę konika i dobrze by było również, żeby samorządowcy tej nagrody nie wręczali. To tak też by było trochę lepiej, ale to warto nad tym się zastanowić. Tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Nie zapowiadamy nic, bo nic się nie dzieje. Przynajmniej my nic nie wiemy. Wakacje się skończyły, nic nie ma. Rok szkolny się zaczął, drodzy uczniowie, właśnie. Droga młodzieży. Życzymy miłego siedzenia w ławkach. Owocnej nauki na 2 zmiany, ponieważ mamy podwójny rocznik. Przyjrzymy się tej zmianie, ale to tym będzie szerzej. W kolejnym tygodniu zobaczymy, jak się siedzi w nowych ławkach i jak długo się siedzi. Odwiedzimy też Kopernika po tym, jak się powiększył. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Powiększył się, zalany został też podczas powodzi, siłownia została zalana z tego, co widziałem. No właśnie, dokładnie tak się dzieje, więc to sprawdzimy, zobaczymy. A dzisiejszą audycję przygotowali, prowadzili
Piotr Kaczyński. Robert Dzięba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia i do usłyszenia za tydzień. Wyjęci spod prawa. Audycja publicystyczna na nowy tydzień. Informacje, komentarze, zjawiska miejskie i powiatowe. Stawiamy niewygodne pytania. I udzielamy jeszcze bardziej niewygodnych odpowiedzi. Wyjęci spod prawa. Piotr Rybczyński. Robert Dzięba. W każdy poniedziałek po godzinie 8:10. Słuchasz na własną odpowiedzialność.